Zawsze jest miło pojeździć na kartach i zawsze jest to też traktowane przeze mnie jako element treningu. Szkoda, że tak za rzadko mam okazję. No, w zasadzie sam sobie ją tak rzadko stwarzam. No. W zeszłym roku byłem raz, w tym roku jestem po raz pierwszy. Dwa lata temu bodajże byłem dwa razy. No to nie można powiedzieć, że chyba nawet nie można powiedzieć o tym, że jestem hobbystą nawet. No. Ale sprawia mi to wiele przyjemności. Fajnie, wiesz, bo to zawsze odstresowuje. No. W rajdach, się śmiałem przed chwilą, że w rajdach zawsze wybieram sobie najmocniejszego przeciwnika i staram się z nim ścigać, a tutaj wypatruję najsłabszą ofiarę i staram się jej trzymać. Ale nie, jest fajnie, to jest fajne, że wiesz, że przyjeżdżasz, jest cały czas progres, że coraz lepsze kółka kręcisz z przejazdu na przejazd. To jest fajne, bo zawsze na tym początku jest największy progres. Sprzęt sprawia mi to wielką przyjemność. Poza tym atmosfera jest tutaj fajna. No, kawałek jest, bo do Torunia z Ustronia mamy sporo, ale sporo drogi, ale wiesz, warto. Adrenalina jest bardzo, bardzo duża. Dzisiaj się dowiedziałem, że tu jest 35 koni mechanicznych, więc teraz już wiem, dlaczego tak mocno wyrywa. Także fajnie, no naprawdę. Wiesz, jest technika jazdy na pewno na niektórych rajdach się przydaje, naprawdę. To się jest nie ślizgać wtedy, kiedy jest tyle frajdy pod pedałem. W rajdzie Irlandii myślałem pod prysznicem, kiedy rozebrałem kombinezon zaraz po rajdzie na Wyspach Kanaryjskich w pierwszej rundzie Mistrzostw Europy. A oczywiście myślę o rajdzie Irlandii nieustannie i w zasadzie wszystkie siły koncentruję w tamtą stronę. Nie tylko dlatego, że moja siostra tam mieszka, ale mamy tam rajd. To jest coś, na pewno duże wydarzenie, bardzo dużo zawodników szybkich, 36 bodajże samochodów klasy R5. To nawet na rajdzie Argentyny tyle nie ma zgłoszonych wszystkich samochodów. Jest chyba 34 bodajże. W każdym razie my mamy w klasie. To jest coś niesamowitego i na pewno duży plus dla Mistrzostw Europy i dla w ogóle rajdów, że tak mocno się rozwijają. Bardzo szybcy zawodnicy, bardzo trudne warunki, wąskie drogi. Uwierz mi, bardziej wąskie niż te. Taki jest rajd Irlandii. W zeszłym roku jechaliśmy bardzo dobrze tam. Mamy nadzieję trzymać fason w tym roku również. Come on.